Ignacy Krasicki, Kruk i Lis. Bywa często zwiedzonym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny, lis niby skromny, przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię, czyż można dostać takową postać? A pióra jakie, szklące jakie, a jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.